Eris mówi, że światy tronowe to królestwa myśli zbudowane według pragnień twórcy. Sądzę, że Savadun pragnęła świata tronowego zbudowanego ze światła. Ono przenika tutaj wszystko. Dziwi mnie tylko, że ona jest tutaj wrażliwa na atak. Dlaczego pozwoliła nam tu wejść tak po prostu? Musimy znaleźć wskazówkę, która wyjaśni, jak ukradła światło. W miejscu takim jak to. Kto to? Nie musisz tego wiedzieć, koleżko. Po prostu wynoście się stąd, zanim Savadun i jej rozświetlone zbiry zdadzą sobie sprawę z waszej obecności. Jesteś ze straży przedniej? Halo? Zgubiliśmy. Spróbuję wyśledzić sygnał. Każdy trop jest dobry, gdy nie ma żadnych. Jesteśmy zablokowani, ale odbieram stamtąd więcej tej psychicznej energii. Platformy z niczego.
tam. Myślę, że te drzwi nas stąd wyprowadzą. Musimy się tylko do nich dostać. Czuwam więcej energii psychicznej w pobliżu. To może nam pomóc w znalezieniu wyjścia. Powiedziałem, żebyście sobie poszli. Co wiesz o roju, który posługuje się światłem? To dlatego tutaj jesteście. Nie musisz tego wiedzieć. Tak, tak. No dobra, naprawdę nie powinienem tego robić, ale spotkajcie się ze mną na zewnątrz fortecy. Tylko bądźcie dyskretni, dobrze?
faksa. Tak, słyszałem, ale nie mogę tego zamontować, więc podziękuję od razu. Dziękuję. Wie pan, co program skierowany jest? Jestem z ciebie dumna. Załatwiłeś się, co? Kocham. Sygnał dobiega zza tych wrót. Musimy je otworzyć. Między nami mówiąc, nie sądzę, by ten gość, z którym gadaliśmy, miał coś wspólnego ze Strażą Przednią. Myślę, że może być zbuntowanym agentem ukrytych, albo zagubionym strażnikiem. A może to tylko Savatun podmienia swój głos. Każdy trop jest dobry. Gardzeni przed nami. Co oni tutaj robią? Bez rozkazu nigdzie się nie ruszają.
kroju, który włada światem. Bądź czujna, strażniczko. Nie wiem, czy kiedykolwiek przywyknę do widoku duchów służących rojowi. Wszystkie duchy zostały stworzone przed zapaścią. Wędrowiec wypuścił nas tuż przed tym, zanim usnął. Te duchy miały tysiące okazji, by wybrać strażnika, a jednak pominęły ludzkość i zamiast tego wybrały wrogi gatunek. Nie mogę im tego wybaczyć.
ty? Ty nas tu sprowadziłeś? Hej, spokój! Pozwólcie mi wyjaśnić. Uwaga, strażnicy. Wzgardzeni używają technologii piramidy, by przywołać posiłki. Rui nie zasługuje na żadną pomoc, ale to zagraża też nam. Powstrzymać ich. Hej, najpierw trzeba usunąć nerwusów. Ten stos popiołu i kości to kiedyś był mój. W sumie nie martw się o to. Chodzi o to, że my, wędrujące duchy, przyłączyliśmy się do roju, bo wierzyliśmy, że znaleźliśmy cel. Presja otoczenia, wiesz. Poza tym, tego musiał chcieć wędrowiec. A potem Rui zabija strażników światłem i myślisz, tego chciał wędrowiec? Serio? I wiesz co? Ja tego nie kupuję. Już nie. Królowa wiedźma coś knuje i może razem uda się nam to rozgryźć, he? W pobliżu jest stara świątynia Roju z sekretami Savatun. Tyle wiem. Co i dlaczego? Musisz to rozpracować. Gdy tam dotrzesz, daj mi znać. Na prywatnym kanale. A, byłbym zapomniał. Nazywam się Finch. To zaszczyt cię poznać. Serio. Naprawdę. Nadal nie wierzę, że Savatun ma światło. Światło jest święte, strażniczką. To ono daje ci moc. To dlatego cię znalazłem. I nigdy nie pozwolę, by Rui nam je ukradł.
Finch, zbliżamy się do świątyni Roju, o której wspominałeś. Zaraz! Ej! Przystopuj z wołaniem mnie po imieniu. Nie chcę, by się zlistyru i dowiedział się o naszej przyjaźni. Dobrze. Przystopujemy. Finch, powiesz nam, czego dokładnie szukamy? Wiesz, ten, jak mu tam, ten stary czarownik Ozyrys? Więc szukamy jego ducha. Znaczy, jego byłego ducha. Chwila, masz na myśli Sagirę? Tak, to właśnie ta! Wiesz, co się z nią stało? Jak ona... wiesz. Przyszła po nią Xivu Arad. Zapędziła ją wróg. Ale Savatun znalazła jej obudowę i podszyła się pod Ozyrysa. Musiała być część jej intrygi, by ukraść światło. Na to wygląda. Wyczuwam pewien sceptycyzm. Nie znamy cię, ale jesteś bardzo skory nam zaufać. To mnie niepokoi. Hej. Fając wam, ja też podejmuję wielkie ryzyko. Założę się, że zmienisz ton, gdy znajdziecie Sagirę. Jeśli ją znajdziemy, wtedy pomówimy o zaufaniu.
więcej wzgardzonych. Co oni tu w ogóle robią?
Więcej zdradzieckich duchów służących Royowi. Krzyżyk na drogę. Zasługują na to, co dostali. Zgodnie z tym rozumowaniem, ja też powinienem zostać rozbity na kawałki. To się może stać, jeśli zdradzisz nas dla Roju. To dość bezpodstawny osąd, mój drogi. Spotkanie ciebie potwierdziło moje podejrzenia. Sprzymierzyliście się z Rojem z wyboru i całkiem dobrowolnie. Dokonywanie wyboru nie zawsze oznacza, że masz wiele opcji. Słuchaj, nie twierdzę, że skumplowanie się z Rojem było słuszne, ale zapewne wielu z nas zasłużyło sobie na to. Ja tylko próbuję naprawić swoje błędy. To powinno coś znaczyć. Przekonamy się. Zgardzeni się nie patyczkują.
Podsumujmy. Wkraczamy do niebezpiecznej świątyni pełnej zabójczych wzgardzonych, aby znaleźć Sagirę, którą złożyła tu Savadun. Tak, mniej więcej o to chodzi. I to zdecydowanie nie jest jakaś pułapka? Słuchaj, możecie mnie przesłuchiwać ile chcecie, ale niczego nie ukrywam. Zapewniam. Moi strażnicy wielce sobie cenią prawdomówność. Czy to... I Cora Rain, przywódczyni Straży Przedniej. Wywołałem ją na wszelki wypadek. Nazwijmy to zabezpieczeniem. Czujnym okiem. Na wypadek, gdyby twoje czyny przeczyły słowom. I Cora Rain. Wow! Naprawdę? Wow! Zawsze chciałem pracować dla Straży Przedniej. Ze strażą. Nie dla niej. Spisz się, a może gdy już uporamy się z Savadun, pomówimy o twojej przyszłości. To już ostatni z nich. Ruszajmy na dół. Ogromny wzgardzony. Czy to baron? Może nam się przywidziało. Wszyscy baroni nie żyją. Thank you.
czymkolwiek był ten wielki wzgardzony. Prowokuje nas. Musi wiedzieć, czego szukamy. Boże. Wzgardzeni powinni być bezmyślni, ale ci są potężni, zorganizowani. Jeśli działają, to tylko dlatego, że ktoś im to nakazuje. Założę się, że odpowiada za to fanatyk. Oj. Masz na myśli Wikrula? Przywódcę, znaczy byłego przywódcę baronów? Być może. Został wypędzony ze splątanego brzegu nie tak dawno temu. Nie sądzę, żeby to był on. A skąd możesz to wiedzieć? Cóż, świat tronowy skąpany jest w świetle Sabatun, prawda? Powinien być potężny przez duże P i nie wpuszczać ciemności. A jednak... W jakiś sposób wzgardzeni przedostali się do środka. Najwyraźniej zdobyli równie wielką moc, co? Zatem nie wiemy jeszcze, z czym mamy tu do czynienia. Na razie skup się na bieżącym zadaniu, strażniczko. Sagira! Thank you.
był baron, ale zdawał się równie potężny. Z czym mamy tu do czynienia? Na waszym miejscu nie czekałbym tutaj, by się tego dowiedzieć. Łapmy Sagirę i zmywajmy się, dobrze? Stoję przed istotą o tysiącu imion. Szepczę jedno. Świadek. Zapamiętaj. Zapamiętaj to imię. Czy ktoś jeszcze to słyszał? Brzmiało jak Savatun. Kto to jest Świadek? Nie mam pojęcia. Nigdy wcześniej nie słyszałam tego imienia. Hej, ależ to ekscytujące! To nowy trop! Najbardziej ekscytujące jest to, że mówiłeś prawdę. Zasłużyłem zatem na zaufanie, tak? Ograniczmy się do ostrożnego optymizmu. Twoje wskazówki okazały się przydatne. Ale nie zapominajmy, że Savatun pozostaje na wolności. Miejmy nadzieję, że nie na długo, jeśli będziemy mieli coś do powiedzenia. Chcę tylko ujawnić sztuczki Savatun. Skończyć te gierki, w jakie pogrywa. Możesz być pewny, że postaramy się tego dokonać. A tymczasem, co mamy zrobić z Sagirą? Nie jestem pewna, w jaki sposób usłyszeliśmy dobiegający z niej głos, ale mam teorię. Sprowadźcie ją do mnie najszybciej, jak zdołacie. Jeszcze jedno. Dobrze się spisaliście. Wszyscy. Najpierw relikt, potem iluzje w pobliżu twierdzy Savatun, a teraz obudowa Sagiry. Wszystko połączone tą samą energią. Tą samą energią ciemności, z którą możesz wejść w interakcję. Do tej pory była przydatna. Nie podoba mi się tylko, jak mało o niej wiemy. Założę się, że Kora będzie mieć jakieś teorie na ten temat. Powinniśmy wracać na Marsa. Wiesz, znałem kiedyś Ozyrysa. Mówił takie rzeczy. Światło nie czyni strażniczki godną. Jest dokładnie na odwrót. Tak, chyba parafrazuję.
Mam masę mil na koncie. Tak się zdarza, gdy przeszukujesz całą galaktykę w poszukiwaniu czegokolwiek, co ma jakiś sens. Witamy kolegę z klanu na streamie. Eliksni. Niektórzy z nich zwracają się ku ciemności. A teraz Rój przejął światło. Będzie niebezpiecznie. Uważajcie, i smaszczyk, który dołączył, jest bez głowy. O, ruszyłem twoją, to masz głowę. Smaszczy oddaje Eliksni. Niektórzy z nich zwracają się ku ciemności. A teraz Rój przejął światło. Proszę, grosz. Będzie niebezpiecznie. Uważajcie, by was nie zmiażdżyli. A, czyli widzimy. To jest czyste cięcie w chu. Chłopak ma do zrzucenia taski. Jest ekrzeksp. To przełącza się. Nie pomoże. Odda. Poleci. Wiesz, znałem kiedyś.